Z komentarza Orygenesa, kapłana do Ewangelii Świętego Jana: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Żydzi, jak mi się wydaje, wyobrażają tutaj ludzi cielesnych i zmysłowych. Są bardzo oburzeni, iż Jezus przepędził tych, którzy dom ojca uczynili domem kupiectwa, i domagają się znaku. Tymczasem znak wskazuje jawnie, Iż Syn Boży, którego nie chcieli przyjąć, postępuje słusznie. W jednej i tej samej wypowiedzi Zbawiciel mówi o swoim ciele oraz o świątyni. Tym, którzy pytali, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz, odpowiada, Zbuszcie te świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Według jednego z możliwych, jak sądzę, wyjaśnień Zarówno świątynia, jak i ciało Chrystusa jest figurą Kościoła. Kościół bowiem jest zbudowany z kamieni żywych, uczyniony żywą świątynią, aby stanowić święte kapłaństwo, wybudowany na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Jest więc prawdziwą świątynią. Według pisma, Wy jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Dlatego, jeśli nawet wzajemne połączenia kamieni oraz ich harmonia zostaną zniszczone i unicestwione, jak zostało napisane w Psalmie XXI, a mianowicie, że wszystkie kości Chrystusa rozproszą się wskutek prześladowania i ucisku ze strony wrogów świątyni, jednak świątynia podźwignie się i ciało z martwych wstanie trzeciego dnia. To jest po dniu ucisku, który nastanie. I po następnym, którym będzie dzień wypełnienia. Nastanie trzeci dzień na niebie nowym i ziemi nowej, kiedy to Kości, czyli cały dom Izraela, pokonawszy śmierć, powstanie w wielkim dniu Pana. Tak więc zmartwychwstanie Chrystusa, po cierpieniach Krzyża, zawiera tajemnicę zmartwychwstania całego ciała Chrystusa. Podobnie bowiem jak ciało widzialne Chrystusa zostało ukrzyżowane, pogrzebane, a potem z martwych wstało, tak też całe ciało świętych Chrystusa zostało ukrzyżowane z Chrystusem i już dłużej nie żyje. Dlatego każdy z jego członków, na wzór świętego Pawła, w niczym się już nie chlubi, jak tylko w krzyżu pana naszego, Jezusa Chrystusa przez którego świat został dla niego ukrzyżowany a on dla świata a nie tylko ukrzyżowany z Chrystusem dla świata ale też z Chrystusem pogrzebany razem z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani powiada apostoł i dodaje jak gdyby otrzymał już zadatek zmartwychwstania także i my z nim zmartwychwstaliśmy